Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Michał, no w smutnych nastrojach żegnamy się z Gliwicami po porażce 0-3 z Pogonią. Chociaż mimo bardzo dobrej dyspozycji rywala, no to długo wydawało się, że coś jesteśmy w stanie tutaj ugrać, urwać, bo tych sytuacji trochę było. No tak, w pierwszej połowie czuliśmy i widzieliśmy, że Pogoń ma tą określoną jakość. Drużyna, która będzie prawdopodobnie walczyć o puchary, także było to widać, aczkolwiek stwarzaliśmy też sobie sytuacje nawet 100%, gdzie mogliśmy strzelić bramkę, także ta pierwsza połowa w naszym odczuciu nie była taka bardzo jednostronna i wychodziliśmy na drugą połowę z taką ogromną wiarą, że uda nam się tutaj zapunktować. No cóż, no ale ten nieszczęsny karny i trochę już potem ta wiara upadła, Pogoń nabrała wiatru w żagle i grali coraz lepiej. No, przerwa teraz w rozgrywkach nas czeka. Będzie trudno, czy dobrze, że jest chwila oddechu, żeby trochę pozbierać myśli i trochę popasować? Nie wiem szczerze mówiąc. Po takiej porażce warto zresetować na pewno głowę na chwilę, mocniej popracować w te 2 tygodnie, no i jedziemy potem do Łodzi, gdzie no już musimy zapunktować, bo zaczyna się robić bardzo ciężko. No to żeby trochę optymistyczniej zakończyć, no żegnamy się z Gliwicami i jakie wspomnienia stąd zabierzesz, bo też byłeś tu z Ruchem od początku i parę pięknych chwil tu przeżyłeś. No na pewno, pomimo tej dzisiejszej porażki bardzo bolesnej, to zrobiliśmy na tym stadionie awans. Dla mnie to był chyba największy sukces do tej pory w mojej piłkarskiej karierze. Bardzo się tutaj dobrze czuliśmy, punktowaliśmy bardzo regularnie i na pewno w pierwszej lidze ten stadion był dla nas szczęśliwy. Natomiast ekstraklasa już jest bardziej wymagająca i każdy mecz nam to pokazuje, że musimy się wspinać na wyżyny swoich umiejętności, a nawet czasem tak jak w pierwszej połowie nie dajemy rady nawet wtedy, więc no więcej pracy i zobaczymy, co dalej sezon przyniesie. Też w klubie się przygotowujemy już na pełnych obrotach do tej przeprowadzki na Stadion Śląski. Wy w szatni się zastanawiacie, jak to będzie, bo tu no, jakby dwa zupełne światy, Gliwice, a tamten obiekt. Na razie, szczerze mówiąc, myśleliśmy tylko i wyłącznie o tym zbliżającym się spotkaniu. No teraz pewnie każdy będzie coś tam rozmyślał, jak to będzie na nowym stadionie, ale na ten moment ja osobiście mogę powiedzieć za siebie, że myślałem o tym meczu z Pogonią. Get it live, who can paint that picture? Ain't no way we losing inches, rhyming fences. Get bruised up, got stitches. Bring them back to their senses. Know how the game go, checks and payrolls remain the same. No,